Cześć, witajcie. Właśnie skończyłem trening. Mam nadzieję, że wy też, a przynajmniej macie w planach zrobienie jakiegoś treningu dzisiaj. Sporo osób pyta się mnie, jak trenować w pandemii. Bez względu na to, czy ktoś wierzy w pandemię, czy nie, i jakie ma w tej sprawie poglądy, no to ograniczenia niestety dotyczą wszystkich. I siłownie są zamknięte. Ja zwykle trenowałem 3, 4, czasem 5 razy w tygodniu na siłowni. No teraz trenuję raz lub dwa razy, korzystając z prywatnej siłowni swojego znajomego. Zmusiło mnie to do trenowania w domu, ale no dzięki temu no też na wielu rzeczach mogę się bardziej skoncentrować, ale o tym później. Po pierwsze, dlaczego warto trenować? Przede wszystkim dlatego, żeby nie zwariować. No nie ma się co oszukiwać, ta pandemia wywiera duży wpływ na nasze samopoczucie, różnego rodzaju ograniczenia, bo to przecież nie tylko siłownia, ale również restauracje, kluby i tak dalej zmuszają nas do spędzania większej ilości czasu w domu. I trening jest chyba takim sposobem, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że dla wielu was, żeby o tym wszystkim zapomnieć, skoncentrować się na sobie i po prostu nie dać się zwariować. No nie ma co ukrywać, że taki trening również poprawia kondycję fizyczną, a lepsza forma fizyczna to większa odporność organizmu na zarażenie się różnymi chorobami, nie tylko COVID-em, ale nawet zwykłym przeziębieniem. Dlatego, a nawet jeśli się tym COVID-em zarazimy, jeśli jesteśmy w lepszej formie, to zwykle łagodniej go przechodzimy. Natomiast jest kwestia, jak trenować, bo oczywiście normalne treningi nie są możliwe. Trzeba zapewne zmienić trochę cele. Ja zwykle w zimie zawsze starałem się być trochę większy, więcej czasu siedziałem na siłowni i dźwigałem ciężary i przybierałem na wadze. No, w warunkach domowych jest to niemożliwe. W związku z tym zmieniłem priorytety, postanowiłem więcej boksować. Akurat miałem możliwość zamienienia jednego pokoju na salę treningową, taką bokserską. I postanowiłem skoncentrować się na kondycji fizycznej, na wytrzymałości, ale nie zapominam o treningu siłowym, tylko trenuję inaczej. Trenuję naprawdę, no, właściwie no, każdy trening jest z elementami treningu siłowego. Ale są to małe ciężarki, dużo powtórzeń, po prostu żeby mięśnie zmęczyć. I ponieważ nie jestem w stanie w domowych warunkach przybrać na masie, w związku z tym postanowiłem parę kilogramów zgubić, poprawić trochę rzeźbę. No i jak do tej pory pozbyłem się 6 kilogramów od, no, właściwie no, od połowy grudnia. Z tym, że trenować zacząłem 1 stycznia, tak zupełnie szczerze, i wtedy to też troszeczkę przyspieszyło. Także ten trening musi być też krótki. No ja trenuję zwykle godzinę 10 minut, ale jestem przyzwyczajony do dużo dłuższych treningów. Natomiast no, ten trening, żeby był odskocznią, to po pierwsze musi być krótki, musi być intensywny, z tym, że intensywność taka musi być dobrana do waszych możliwości, bo oczywiście każdego można zajechać nawet w 5 minut. Ale chodzi o to, żeby zrobić porządny trening 30-minutowy, zmęczyć się i żeby ten trening przyniósł efekty. Więc warto ten trening przemyśleć, żeby nie zmarnować ani sekundy z tej pół godziny, którą poświęcamy na trening. Też tą pandemię i siedzenie w domu można wykorzystać na nadrobienie różnego rodzaju braków i skoncentrowanie się na danych mięśniach czy danych cechach, typu więcej czasu możemy poświęcić. Mamy więcej czasu, więc więcej czasu możemy poświęcić na przykład na rozciąganie. Ja właściwie w każdym treningu trenuję nogi, dlatego że po urazie kręgosłupa i operacji w zeszłym roku nogi są jakby najsłabszą częścią mojego ciała, więc skorzystam z pandemii, żeby te braki nadrobić. Więc trenujcie przy tych wszystkich ograniczeniach, trenujcie w domu, trenujcie mądrze,
Wyznaczcie sobie cele, które możecie osiągnąć trenując w domu. Trenujcie krótko i intensywnie, tak żeby nie zajechać się i nie stracić motywacji. Ale proszę Was, trenujcie.